aby cały świat poznał uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały ujrzał miłość w nas. Słowo wybaczam działa jak gdyby w obie strony, i dla mnie, i dla oprawcy, nie? Jak gdyby zmazuje tą winę, ten cały grzech. Moc tego słowa jest niesamowita. Witam, cześć. Witam, cześć, serdecznie. Sławomir, mam na imię. Janusz Rzymik. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Nie ma sprawy. Przyjechałem tutaj, żeby się z tobą spotkać, ponieważ jutro mam ważne spotkanie w kurii. A wiem, że ty miałeś już tego typu spotkania i masz już pewne doświadczenie. Tak, tak, tak. Zdjęcie z pierwszej pielgrzymki papieża do Wadowic. Większość z ministrantów miało smienę, ja też miałem smienę. I to jest chyba jedyne zdjęcie, które mi się udało zrobić. Tutaj w tle widzimy właśnie księdza Piotrowskiego. Myśmy jako mali ministranci stali właśnie w miarę blisko, ale na tyle wysoko, że nie wszystko udało się zobaczyć. Na szczęście udało mi się zrobić chyba jako jedyne zdjęcie, które mi wyszło, jak rozłożył ręce i witał się z tłumem. Dużo moich kolegów było ministrantami i też chciałem. Mój brat był ministrantem, później lektorem. Życie toczyło się wokół tylko, może nie tylko, ale głównie wokół Kościoła. I w zasadzie ten okres z dzieciństwa, z tych lat, to pamiętam właśnie z tej strony bardziej. Później jak się zainteresowałem fotografią, też jako młody chłopiec, no to brałem aparat do Kościoła i tam robiłem zdjęcia w Kościele przy różnych uroczystościach. Księdza Piotrowskiego poznałem w zakrystii. Do każdego z nas podchodził. Jak ktoś miał ręce spuszczone, no to dźwigając rękę do góry, zahaczał o krocze rękami. No. To było tak dawno, ale to się bardzo często zdarzało. Któryś z ministrantów miał ręce opuszczone, no to wtedy tego ministranta poprawiał. Natomiast myśmy już wiedzieli, o co chodzi, więc szybko ręce żeśmy podnosili, żeby nas nie dotykał po genitaliach do góry. Ksiądz Kałowa był przyjacielem mojej rodziny, był zapraszany na imieniny mojego taty, mój tata był też do niego zapraszany. W związku z czym ksiądz Kałwa poprosił mnie po mszy świętej, żebym przekazał moim rodzicom, kiedy mógłby się z nimi spotkać na imieninach. I akurat wychodził ksiądz Piotrowski i usłyszał tą rozmowę. Tak się przysunął do mnie i powiedział, że on też by chciał odwiedzić moich rodziców i poznać moich rodziców. Po czym zdecydowanym ruchem wsadził całą swoją rękę do moich spodni i zaczął po prostu dotykać moich genitaliów. Odepchnąłem go i wybiegłem z płaczem. I ten ksiądz Kałwa mówi do tego Piotrowskiego, co ty to robisz? Ksiądz był świadkiem tego. Czego świadkiem? Nie pamięta ksiądz tej sytuacji, jaka była wtedy? Nie pamiętam. Nie pamięta ksiądz? Nie pamiętam. Sytuacji samą to nie pamiętam. Nie pamięta ksiądz. 76-77 rok. Wtedy te sprawy tzw. molestowania nie były tak ostro, prawda, traktowane jak teraz. No. Uchodził uwagi, no, może nie były tak
Ja wiem. A jak na przykład wtedy reagował biskup czy przyłożony na tego typu, jak dochodziło coś do To wtedy przenosił na inną parafię. No była to straszna trauma dla mnie. Kapa był opiekunem ministrantów. Tak. Gdzie on był wtedy? No widzisz. Jeżeli ksiądz Piotrowski próbował wsadzić rękę w mojej majtki przy księdzu Kałwie, to wynika z tego, że to było na porządku dziennym. Później, już po latach, doszły do mnie informacje, że nie tylko ja byłem pokrzywdzonym ministrantem, bo również i paru moich kolegów. Niestety spotkała mnie druga przykrość ze strony innego księdza, przyjaciela rodziców mojego kolegi, który zaprosił nas na pielgrzymkę. Ja się obudziłem jakoś w nocy i czułem, że ktoś po prostu próbuje się dobrać do mnie. Włożył mi rękę pod piżamę i ściągnął mi piżamę pod kolana, no i po prostu zaczął mnie gwałcić. Po czym powiedziałem, żeby przestał. Faktycznie przestał i on później powiedział nad ranem, zasnąłem, ale nad ranem mi powiedział, że mogę mieć problem, że mi napletek nie schodzi. Moim oprawcą był ksiądz Filip Piotrowski z parafii Szczańca. On wcześniej był na parafii w Wadowicach księdzem, a potem został proboszczem w Szczańcu. A widzisz, a moim jest znowu ksiądz Jan Wodniak, były sekretarz kardynała Macharskiego i przyjaciel kardynała, dzisiejszego kardynała Dziwisza, a Filip Piotrowski był jego też kolegą. Także znali się bardzo dobrze, jeździli na wspólne wypady, na wczasy. Także zobacz, jaki ten świat mały, jak nas tutaj połączyła ta sprawa. Także no, to jest niesamowite. To... No i ponoć mieli wspólną teczkę. I ponoć i ten był tajnym współpracownikiem, i ten nie był. Nie ponoć, tylko byli. Tylko tak, no ten bo mój był TW Janek, tak. Problemy się pojawiły już po studiach, jak się ożeniłem. Odkryłem moją drugą słabość. Oprócz fotografii również moją słabością był alkohol. Byłem na terapii alkoholowej i terapeuta mi powiedział wyraźnie, że dopóki pan nie zakończy całkiem swojej sprawy, no to może pan wrócić do picia. Miał na myśli, żeby tą całą sprawę zgłosił na policję. Prokuratura mnie przesłuchała, no i oczywiście sprawa była przedawniona, to umorzyli postępowanie. Po umorzeniu tej sprawy szukałem wsparcia wśród księży. Ja próbowałem rozmawiać z księżmi w Wadowicach, w Foczni. To skończyło się tym, że jestem przez nich prześladowany do dzisiaj, że mówią o tym, że walczą z Kościołem. Znaczy, że księża mówią o panu, że pan walczy z Kościołem? Tak, wprost mi mówią, że walczę z Kościołem. Ksiądz Filip Piotrowski, który, no nie ukrywam, miał ciągotki do młodych chłopców, również do mnie.